6 A Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie. Chciałam przedstawić Wam jeden z zabytków w Warszawie, Łazienki Królewskie. Znajduje się on w parku. Właśnie wchodzimy do Łazienek Królewskich. Jest to najwspanialszy zespół architektury polskiej doby klasycyzmu Stanisławowskiego. Przy projektowaniu rozległego parku krajobrazowego pracowali Jan Christian Schunk i Karol Agricola. W XIX wieku łazienki należały do Romanów, ale park pozostał ogólnodostępnym. Jesteśmy teraz przy pałacu. Pałac został rozbudowany na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1772-1793 przez przebudowę barkowego pawilonu łaźni. Pałac był od 1775 roku letnią rezydencją króla. Tu w lecie odbywały się organizowane przez władcę obiady czwartkowe. Jesienią 1944 roku sprzęty znajdujące się w pałacu zostały wywiezione przez stacjonujących w nim Niemców do III Rzeszy. Po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy oblali wnętrze pałacu na wyspie benzyną i podpalili. Pożarze uległy zniszczeniu najstarsze i najcenniejsze pomieszczenia. Pokój kąpielowy wyłożony holenderskimi płytami ceramicznymi. Wnętrze pochodzące z XVII wieku. Odbudowę pałacu pod kierownikiem architekta Jana Dąbrowskiego rozpoczęto w roku 1945, a zakończono w 1960. Dzisiaj jest licznie odwiedzany przez turystów oraz znajduje się w nim muzeum.